się, że znów gdzieś jesteśmy. A jesteśmy w mieście Morsdorf, tak można tu powiedzieć. 2,5 godziny na południe i od domu. 2,5 godziny od domu. Czekaj, tu mapka jakaś jesteś? No jest. Jest, dobra. I przyjechaliśmy tu. O, ktoś. I przyjechaliśmy tutaj. No widzicie, nie mogę powiedzieć. Idziemy na najpiękniejszy most wiszący. Most linowy. No wiszący, linowy. No. On jest od 2015. Przywitaj się. Witam. Od 2015 jest otwarty. I do 2017 był najdłuższy w Niemczech. Most w Niemczech. W Niemczech czy w Europie? W Niemczech. W Niemczech. No a później był... jest teraz teraz jest największy most... Heitz. Heitz? Coś takiego. Znaczy, byśmy się jeszcze dokładnie jak coś, zobaczyć. Jak coś napiszę na dole. I on jest 100 metrów. Ma wysoko... 100 metrów od ziemi. Od ziemi. Hmm? Długość 360 metrów. No, to jest... To jest właśnie ta miejscowość, Morsdorf. A do mostu idzie się godzina, nie godzina, sorry. Nie, idzie się półtora kilometra mniej więcej. Dobra, uciekamy Adaś, bo niby zapowiadają, że niby o 12 ma padać. Chcielibyśmy wykorzystać. Hmm. A tu jest parking, tu jest chyba parę parkingów. I każdy... 2,5 kilometra, nie kilometr. A, 2,5. 2,5 kilometra, tak. 2,5, to Hangel. No akurat to jest 2,5 kilometra i to jest właśnie. No, powiem wam tak, wciskacie na Google, Google was prowadzi. A to jest, tak to wygląda. Mam nadzieję, że widzicie. Są drogowskazy i idziemy. 2,5 kilometra. To jest nic, bo jak byliśmy w Paryżu, a już oglądaliście film z Paryża, bo nam autobusy uciekały. To 7 km szliśmy. Skórki, a my idziemy i suchy chleb jemy, bo po drodze kupiłam w Lidlu chleb. O Jezu, nie, powiedz się... szczerze, Gabi, powiedz szczerze. Niestety, albo mamy jedzenie, albo podróże. I wybraliśmy podróże, więc no wiadomo, coś trzeba jeść, więc Gabi to kupiła, tylko wystarczyło jej na bochenek. Dobrze, tam można pokroić. I mamy sam chleb. I woda. A ta woda z cukrem. A taki chleb właśnie się kupuje gorący. Oj, to najsmaczniejsze. Ja pamiętam z dzieciństwa, zawsze kupowałam chleb, zanim do domu doszłam, to połowę, większość chleba już nie było, bo obgryzłam, wydziobałam. Tak, mama mówi, kup chleb. Czemu przynosisz połowę? Mówiłem cały chleb, no połowa jest zjedzona. No jest, no to tak jest. Z pogodą mieliśmy nieciekawie. No rano padało. W Bochum w ogóle ulewa w nocy była. Ja to ale jak jechaliśmy teraz, to też padało i ulewa. Tędy idziemy? Ej! Gdzie? Jaka tyrolka? A tu. Ej, mamy dość. A i tutaj widzicie, co cały czas są drogowskazy. A dziewczyny tam się bawią. Ogólnie okolica jest piękna. Fajna, fajna. Mhm. Ładna. No i pogoda, Gabi, pogoda. No, póki to nie pada, ale musimy iść, żeby tak zapowiadają, wiesz. Mhm. Fajnie, bo nie jest gorąco. No jest rzeźko, jest 21 stopni. Przyjemnie, naprawdę. Wiaterek, jak widzicie, po moich włosach bujnych, aż czapkę założyłem, żeby mnie nie potargało, bo godzinę układałem. Aha. Wiaterek jest, bo widać po moich włosach, jak fruwają. Znaczy, to wam powiem, to nie jest ten most. No dobra, dziewczyny się pobawią i idziemy. A właśnie idziemy przez tą miejscowość. Ta miejscowość. No, takie właśnie w starym stylu. Taki alaskansenik. Alaskansenik. A tu jest, ja wam powiem, wy nie musicie patrzeć na znaki, idziecie za ludźmi. A ludzie za wami idą. Nie no, bo większość idzie na... Tak, no, taki most. Ciekawe co to jest, jak to zaskanuje. Auto mała, jedzie auto. Widzę. No, więc to tak. A to jest moja ulubiona bluzka, Puma. Ona mnie wyszczupla, zobaczcie, jestem taki szczuplutki, tylko ja nie mogę nagrywać z tej strony, bo wtedy mi brzuch widać. O Jezu, ale niestety jesteś zabawny. Wow, zabawny jestem. No, więc
Jak będziecie mnie widzieć, to nie róbcie ze mnie z profilu, tylko z prosto. Bo nie będę się podobał. Fajnie, zwiedzamy, zwiedzamy, a tu jest klatka taka z papuszkami. Przy tym był piesek. No piesek to piesek, ale papuszki to już są takie... Ta ładna jest, nie? Śliczna. To nadal jest. Co? Co? Więcej papug? Może na sprzedaż? A może. A czekaj, coś tu jest napisane. Ale są fotogenne. One się ustawiają do zdjęcia. Młode. A one są do oddania. No. No. I one są młodziutkie są. Bierzemy? Ale za tanie oddanie, tak więc coś... Nie, nie chcę. Więc jak ktoś papuszki chce, to zapraszamy do tego miasta Morsdorf. Później jak podróżujemy, to co z nimi zrobić? Z papuszkami. Całą klatkę na dach. Nie, to, tak auto, pies, papuszki i jeszcze co? Nie, papuszki do boksa. Mama, ale... Ciemno będzie, głucho będzie. Fajne, siedzą ci tutaj i idziesz z nim. No jak tak oswoisz, to tak, owszem. A bo te gadające są fajne. O. No. No to nie jest aż takie łatwe, kochane, o, żeby nie się tu jest sim i pin do karty, bo cztery cyfry. Nie, taka papuszka i było. Nikola czekolada zjadła, Nikola czekolada zjadła. Wszystko by wydała. O, no. Nie? Ta papuszka zapytała Nikolę. Co ona która tak podjada słodycze? Nie. Nie. A kto? Nie. A kto lody wyje? On. Ja? A i fajnie, bo tutaj są tabliczki non-stop, jak dochodzi się do skrzyżowania, jak to się trzeba kierować. I 1,5 kilometra jeszcze jest. I co tu jest napisane? Jakie znaczki? A, nie wolno w szpilkach, na wózku inwalidzkim i z wózeczkiem. Więc... A nie tam? Nie, tu. A tam jest Handelbrücke Gelände. Tam idziemy. A czekaj. To jest jakaś brązowa ścieżka po to. A tu jest 1,5. W tą stronę Adaś. A tak, aha, bo to jest już taka bardziej dla tych. A, dobra, to idziemy tu. Nie można ze szpilkami. No. Z wózkami, to jest bardziej, z wózkami inwalidzkimi. Tak, tu jest, widzisz, tu jest ta. To jest taka bardziej przystępna, ale możemy tą pójść. Bliżej jest. Bliżej. Idziemy? A przecież możemy. Psa nie mamy, nic nie mamy, więc szpilek w Gabi nie ma. Ale ja tędy pójść, to możemy tam pójść. To jedziemy tędy. Może tu będzie mniej ludzi. No jedziemy tą trochę cięższą ścieżką. I to tak wygląda. No Gabi żałuje, że nie założyła sobie tych butów górskich. No ja to zawsze jestem przygotowany. Ja... Znaczy jest jeszcze jedna trasa łagodniejsza. Gdzie można w szpilkach. Zawsze z całym, nie wiem, jak to powiedzieć, bo my lubimy ciężkie drogi, ścieżki, po prostu mówić wyzwania. To ja mówiłem, 2,5 godzinki, to jest 200 km od nas tam z Bochum. No droga fajna, fajne widoki po drodze. Belusia, jak zauważyliście, nie ma z nami. Nie chcieliśmy go męczyć. Zostawiliśmy u dobrej znajomej. Więc jest w dobrych rękach. On sobie odpocznie. Ale mi życie przed oczami przebiegło. Ja tu stanąłem nogą. I mi taka noga w dół. Jakbym się tam sturlał na sam dół, to po mnie. No nie, no byś musiał znów wchodzić. No trochę szkoda czasu. No, no nie wiem, weź. Tyle pokrzyw. No i tam tych drzew kujących. Dziękuję. No to weźcie, uważajcie. No widzicie, to są takie właśnie wskazówki. Jeszcze 1 kilometr. Ale wam powiem, szybko ten czas leci. No, Gabi. Ale te szybko się idzie w sumie. To już zobaczcie. Nawet kiedy, nie wiem jak, a już kilometr i 400 metrów zrobiliśmy. Więc został jeszcze kilometr. Albo to jakieś oszukane. Może to nie jest 2,5 kilometra. No, a za nami ludzie też idą. My prowadzimy. A cały tłum za nami. Mówię, że tam za nami też ludzie idą. My będziemy przechodzić pod mostem. Pod mostem i potem na ale tam wyjdziemy
tą szybszą stroną. Aha, chodzi o to. Lubię taki las, właśnie taki o. Tajemniczy. No? Ale to byś na nie krosem jeździło, tylko nie wiem, czy to by było legalne. Ale od tych takie tereny to ja lubię. Dobra, bo cały vlog nagram, zanim jak idziemy do mostu, a mostu nie nagram. Doszliśmy do mostu. Tutaj jest most właśnie z tej strony. A to jest, tak wygląda okolica. A Mariusz szaleje. W 2015 był, jak widzicie. Ja też tylko trzeba się tak rękami złapać, nie? I po prostu tak jakby się chciało na schodach. Ja później, czy ja zejdę. No to jest potem normalnie, tak jak po schodach. Tylko trzeba się... Rękami się podtrzymywać. No. Będzie stajesz? Ojejku. Oh my god. Ale co najlepsze zdjęcie wychodzi. Kiedy ktoś to zrobił, z myślą... Z tej strony się obróć. Nikola, nie, ja nie mogę się ruszyć. Obróć się. Nie z tej strony. Z drugą, na spokojnie, tam... to jest stabilne. Ja wiem, ale jak to ja trzeba się poświęcać, żeby fajne fotki były na Instagramie. Wysoko, po prostu... No nie jest, no, tylko jest 100 metrów w dół, Gabi. Nie, no tutaj nie. Zrób tu. Z telefonu. No, zrób z telefonu jeszcze. No, zrób ręce tak. Czekaj, ja przejdę z drugiej strony. To jest takie chce. No to jak chcesz szybko zdjęcie, to ja ci telefonem zrobię. Dobra, mama, to zrobione. Mama! Mariusz mi robi. A, myślałam, że ci za... I tak to wygląda. Dobra, ja ty też? Już? Startujemy. Czekamy aż... Nie, no i tak się trzeba mijać. Trzeba się mijać. Trzeba mijać. No pewnie, że trzeba. Zadowolona? No ba, wrażenie robi. Piękny most. Wow. No i idę. Dziewczyny tam poszły, se fotki robią. No wrażenie, powiem wam, fajne jest. A tak właśnie nagrywam z tą kamerką, jakby ktoś wiedział. Jak, Gabi? Jakby to poleciało, ojciec, to by się wszystko zepsuło. Och, kurczę, to nie ma ratunku. No tak chwili się, bujaj się cały. Ej, nie bujaj, Nikola. Amelia. No nie bujaj. No. Sam. Ale wrażenie naprawdę. No, 100 metrów nad ziemią. A ten co tam, ten drugi most, to tam co siedzi 4 godziny, to tam jeszcze większy jest. No jeszcze jest dłuższy. No dobra, idziemy. Ale krajobraz to piękny. Ja wam powiem tak, jak się idzie i patrzy się na most, to jest fajnie, ale jak się stanie i patrzy się na dół, no to jest nieciekawie. Nie. Jak ktoś ma lęk wysokości, to o, Hubert. Nie polecam wychylać się. Hubert, Hubercik, pozdrawiamy. Ciebie i twoją rodzinkę. Ojej, o cię kręcę. No idziemy. Nie, jestem. No, szerokość to jest taka, ja wiem, metr, prawda? Gabi? No tak spokojnie, że się można mijać. No, jak ktoś ma metr szerokości, to się nie będzie mijał. Powiem wam, polecamy. Fajne wrażenie. W końcu, podobny most wtedy mieliśmy w Szwajcarii, tylko krótszy. No, króciutki. Podobno 20% osób nie jest w stanie przejść całego mostu. To wyczytałem. Konstrukcja cała ma 56 ton, a udźwig 50 ton. Więc ludzie mogą wchodzić. A że jest nowy, to mam nadzieję, że pod tymi deskami też coś jest, a nie same deski. Nie ma tam deski. Co? Jak idziesz i patrzysz się w dół cały czas. Jakie głupie wrażenie w ogóle robi. Nie, ja ci powiem, że to są tak małe szczeliny, że nie widać nawet za bardzo. Jak nie widać? Ty, Gabi. A tam nic nie ma, widzisz? Same tylko jak ci deska by pękła, to lecisz. Gabi, ale jak byłaby ta krata? O, ta krata by to się by przydała. O, to byłoby wrażenie. To by czat. A nie drewno. Ta krata, ta co było na tej wieży w krzyżach. Tak.
To by było naprawdę to. Zrobiłoby jeszcze większe wrażenie tego mostu. No. No a my już przechodzimy już połowę. Znaczy już większość przeszliśmy. Fotki porobione, Gabi zadowolona, bo fotki są. Tam młodzież. Jak młodzież? Zadowolona? Tak. Jak Vanessa? Fajnie? No, Vanessa trochę się bała. Boi się? Co? Tak, ale przerąbane mają to osoby, która ta na co idzie. Nie, bała się niewidoma. Bała się troszkę. Niewidoma, nie ślepa. Tak. Znaczy, no, jak zwał, tak zwał. Będę musiał to wyciąć. To jest niewidoma, Mariusz. Niewidoma. No, no to widać, ona że... nie widzi tego przecież. Nie, znaczy to jest... Ona tylko czuje most, że ale idzie pomoście. Ale widać, że się bała po reakcji. Hmm? Ale fajne wrażenie, co Gabi? Buja, jejku. A co to jest, Ada? Co? Co to jest? Kłódka może. Aha. A to też niebezpiecznie, bo jak zaczną ludzie kłódki, on będzie i tak, mi się wydaje, obcięta, bo tu nie ma kłódek. Styczeń 2001, Jasmine, Jenny. Bo wiesz, jak ludzie zaczną kłódki tu wieszać, to ciężar mostu zacznie być inny. Fajna atrakcja. Polecamy, zobaczcie, teraz ludzi nie ma. Więc fajna pora jest, godzina 11:30. A my idziemy teraz tą łagodniejszą ścieżką, gdzie można w szpilkach, na wózku niepełnosprawnym i jeszcze z psem chyba. No, z psem to i tam też było można iść. Znaczy tam pies to też se da radę, bo nawet fajnie, bo tam w cieniu. A to jest taki właśnie... O, i widzicie, tam ludzie tamtędy idą. Fajnie to wygląda, nie? Wędrówka ludów. A tutaj właśnie to jest to miasto Mosseldorf. A most jest właśnie za tymi choinkami. No a teraz dopiero teraz dużo ludzi. Tak. Idzie. Więc jak chcecie fajne fotki, jak my porobiliśmy, to polecamy przed 12:00. Bo wtedy jeszcze tłumów nie ma. Nie, bo teraz już jest po 12. A czym bardziej, to tym więcej będzie. Tak, to prawda. A co oni tak w krzakach robią? Zdjęcia. To się zdjęcia teraz nazywają. No? No nie jest, dobra, to już chyba nie będę tu nic nagrywał. Meldujemy się już, nie wiem, albo w miejscu, chyba że coś śmiesznego się trafi. Miałem jeszcze już nie nagrywać, a dziewczynom dogrzało, znaczy dwóm. I na bosaka idą. Tak? Fajnie, zdrowo? Tak. Chcę się odelektryzować. Nóżki odpoczywają, nie Vaneska? No i Vaneska też pochodzi po takim dziecięcym, wiszącym moście. Akurat, bo wracamy cały czas tą drogą. To jest cały czas taka droga asfaltowa. To jest bardzo fajna dla ludzi, którzy mają problemy, nie wiem, z nogami czy coś, to spokojnie, tu o rowerem można spokojnie jechać. A tu jest informacja i pokazane, jak budowali tutaj, widzicie? To takie liny, szczebelki i później... Z helikoptera chyba spuszczali. Z helikoptera, to jest z helikoptera, no. A jak mówiłem, bo to inaczej się nie da, helikopter musiał być. Dlatego ile to kosztowało? Milion? 200. Milion 200 złotych. 1000 euro. Po co takie coś budować? Mogliby mi auto kupić. No tak jak mówiłem, gdzieś w 2015 został otwarty. To jest właśnie moment otwarcia. Ludzie się lapało. No się idzie. W październiku. No wszędzie popili. Gajraj, bryk. Myślę, że to musieli nagle zostali. Jak wysoko Vanessa? Jeju, jak wysoko! Nie wysoka! Jej! Tak, gimbal wariuje. Jak już takie dziwne pozycje się robi, to już nie jest w stanie. Co? Nie, gimbal. Gimbal nie lubi dziwnych pozycji. Oczywiście my dojść do samochodu nie możemy. Po lodach sobie jeszcze na chłody kupiliśmy. Wafelkiem. No to idź, może da! Robimy teraz sobie obiadek. Jesteśmy na takim parkingu przy takim ładnym, w takim małym, w fajnym miejscu. Jesteśmy po drodze do... O, tam jest zamek Elz. Elz? Elz. Elz. Bo tam jest drogowskaz.
To jest kierunek Koblenz. Całe mamy wyposażenie. Widzicie, nie trzeba mieć przyczepy, kampera. Wystarczy mieć tylko van life. Auto. My prowadzimy van life, taki dziki. Samochodowy. Taki dziki van life. Znaczy no van life zawsze jest dziki, no nie? Dla trudnego nic nie chcącego. Jeżeli ktoś chce podróżować i ktoś chce zwiedzać, wszystko jest dozwolone, więc oczywiście. My tolerujemy takie i nam się podoba. Dzięki temu zwiedzamy dużo. I małym kosztem. Jesteśmy wolni. No małym kosztem. Tak, oczywiście. Bo nie musimy jechać do restauracji. Ja zrobiłam akurat... No, co to jest pier z kurczaka, kiełbaska, jest jeszcze z Polski, miałam ziemniaczki, papryka, cukinia, powiem tak, cebula. Nie, powiem tak, po prostu resztki, jakie mieliśmy w domu. Nie Gabi prawda. Tu wrzuciło. Cebula, jabłko, papryka. Gruszka. I tak, dzisiaj wzięliśmy stolik. Ale tu zobaczcie, tu na tym parkingu są takie stanowiska, tu akurat jest zajęte, więc nie będziemy otwierać, tu każdy w sumie wygodnie tylko ja podjadę bliżej tutaj do cienia, żeby nie nosić tego. Tak, oczywiście, a tu woda podaje. Dobra, to trzeba do samochodu i na chwilę cofam, bo widzicie, kochani, tak sobie właśnie już postawiłem samochodzik, tu jest to drzewko, teraz bliżej, o, mówiłem, że, zobacz, tam ci też już odjechali rowerami, no. Więc jesteśmy w sumie sami na parkingu, tu jest ten tir, tam jest kamper, no, jesteśmy na taką wodę, tu można wejść trochę bliżej, nie? Tu, nad wodę? No, ale tylko pod wodą. A, no, bo jest, widzicie, tu jesteśmy nad wodą. Ale jak fajnie czuć wodę, wam powiem. Tu niby furtka jest, ale chyba ta furtka zamknięta jest. Zobaczę. A na pewno zamknięta. Tak. Tam jak, bo my stamtąd jedziemy w tamtym kierunku. Tam jedziemy i tak pięknie się ta okolica prezentowała. Ogólnie fajne miejsce, wam powiem. Fajne miejsce, nie trzeba daleko gdzieś jeździć, a też jest co podziwiać. Więc fajnie, stoliczek mamy też w cieniu, więc miło się będzie jadło. Gabi, to normalnie to zrobiłeś taki ten zbójnicki garnek. Zbójnicki garnek zrobiłaś. No, mamy. I no, mamy ten stolik. Każdy spokojnie sobie kulturalnie zje. Ja mam mój drugi. Prawda? No i. A tam mamy do tego zamku z 15 minut. To nie jest daleko. Jest godzina 14. A zamek jest czynny do 17 chyba, czy coś takiego. No i fajnie tak zjeść taki obiadek w takich plenerze, w takim plenerze. No. Wow. A jaka polecamy. Miała być pogoda? Jaka miała być pogoda? Miała być dzisiaj brzydka pogoda. A jest po prostu cudownie. A patrzyliście? Nikola, patrzysz, jaka jest pogoda w boku? Tutaj dla każdego tam porozkładaj. No, dla Ameli. Ja zobaczę. Internet i tutaj. A, tutaj jest problem, wam powiem, że jest problem z internetem. No i dobrze. Głowa nas nie będzie bolała. To tam w boku jest 18 stopni i jest zachmurzenie. No. Zachmurzenie. Też pada? Nie no, zachmurzenie. Patrzcie, kurczę. Żyć nie umierać. Uwielbiam takie podróże. Mogłabym codziennie tak podróżować. I zobaczcie, nasza jest szóstka. No oczywiście bez psa. Da radę. I nie trzeba mieć kampera. Dlatego to auto jest tak niezawodne, że jak będziemy jednak kupować drugie auto, tego auta nie sprzedajemy, zostawiamy go. Żeby będzie na takie właśnie czasami, bo będziemy chcieli kupić jednak pięcioosobowy, a to będzie na wypady takie, jak już będzie Mariusz z nami jechał, to będzie to auto z nami po prostu podróżowało, bo to auto tyle z nami przeszło, że jednak wspomnienia szkoda go sprzedawać. A, internet zapałam. Zapałaś, to wejdź na stół. Wyżej będziesz, albo na kawetę. Chcecie jeszcze winogrona? Dobra. To my sobie będziemy jeść, odpoczywać, a później z wami się znów przywitamy po obiadku.
i na pewno już przy zamku. Więc jak coś, to na razie. Thought that you would wait. You should know that it hurt me too.